Boże Narodzenie to dla Polaków bardzo ważny czas. W Wigilię, czyli 24 grudnia, spotykamy się z rodziną i jemy. Przed kolacją składamy sobie życzenia, dzielimy się odpłatkiem i otwieramy prezenty, kiedy na niebie jest pierwsza gwiazdka. Tradycyjnie na kolacji wigilijnej na stole powinno być 12 potraw. Oto kilka z nich. Barszcz z uszkami. To zupa z buraków z małymi pierogami, w których są kapusta i grzyby. Pierogi z kapustą i grzybami. Pierogi na pewno dobrze znasz, ale na Wigilię tradycyjnie nadziewamy je kapustą i grzybami. Kapusta z grochem. Tak, znowu kapusta. Kolacja wigilijna jest ciężka, dlatego dobrze jest później pójść na spacer. Karp. Ponieważ w Wigilię nie jemy mięsa, na stole są ryby. Tradycyjna polska ryba to karp. Polacy często kupują żywego karpia i go zabijają, a potem smażą. Karp w galarecie. Jeśli chcesz spróbować karpia, a nie lubisz tłustego jedzenia, ta opcja jest dla ciebie. Ryba po grecku. To biała ryba pod marchewką i cebulą. Można ją jeść na zimno i na ciepło. Śledź. Marynowana w occie lub oleju mała ryba. Polacy lubią ją jeść razem z ogórkami kiszonymi, chlebem i wódką. Na Wigilii musi być też coś słodkiego, na przykład pyszne ciasta i kutia. Kutia to słodka potrawa z pszenicy, miodu, orzechów i maku. Makowiec to najpopularniejsze ciasto na Boże Narodzenie. Często ma kształt spirali, rolady. Sernik to jedno z ulubionych ciast Polaków. Robimy go z polskiego białego sera, wielu jajek i dużej ilości cukru. W Wigilię pijemy też specjalny napój. Kompot z suszu, czyli suszonych jabłek, gruszek i śliwek. Po kolacji wigilijnej Polacy zwykle odpoczywają, rozmawiają, śpiewają kolędy, a czasami idą do kościoła na mszę o północy, która nazywa się pasterka.